Czy homofony pomogą ci się nauczyć angielskiego? Tak. Homofony to takie wyrazy, które bardzo pomogą ci wyeliminować błędy w wymowie, a one najbardziej dają po uszach i sprawiają, że twój angielski jest oceniany jako poziom niżej. Homofony to słowa, które brzmią tak samo. Bo że homo to tak samo, to wiemy, a fony, no to phone, to przecież telefon, to dźwięk, no to się nam kojarzy. Taki sam dźwięk, ale inna pisownia. Czyli w tym odcinku rozbija się o słowa, które piszesz zupełnie inaczej, ale wymawiasz identyko. O co mi chodzi w całej tej teorii? Zobacz, jeśli chcę powiedzieć, że wygrałam, to poprawnie mówię I won. I won and I'm number one. 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 Ja wiem, ja już słyszałam, że won, ale nie. Forma przeszła od wygrywać win jest one. Ale zapamiętaj, number one. No bo jak won, to one, jak wygrał, to jest pierwszy. Daj mi znać. Które z tych słów do tej pory wymawiałeś czy wymawiałaś źle, bo będę wiedzieć, w ilu życiowych sytuacjach ci pomogłam te błędy wyeliminować. Chętnie, chętnie się dowiem. Na 20 słówek, ile tych słówek do poprawy? To co? One czy one? Drugi taki bardzo częsty błąd to aż trzy. To nie para, to aż trzy wyrazy, które wymawiasz tak samo, przyjrzyj się im. I co ja tu usłyszałam za kombinacji, to nie zliczę. Tu dochodzi dodatkowa trudność z głoską i mamy there, czyli tam. There. Over there. Tam to jest, tam trzeba iść. Czyli tam. Albo wszystkie zdania, które zaczynasz, że coś jest. There's a cat behind me. Tam, tu jest kot. Po polsku zaczynam, no, że kot jest za mną, ale po angielsku there's a cat. Jeśli to jest ich kot, spójrz na pisownię, ich, to też jest there, there. I to nie jest they, nie. Też to słyszałam milion razy, ale nie. There. Cat is there. A trzecie słówko, które wymówisz identyko, to już w zasadzie dwa słowa. Oni są there. Na przykład oni są tam. They're there. No, bo ja mogę powiedzieć they are there, ale they're there. I jeśli tam też ich kot, to they're there and their cat is there too. Baw się tymi wyrazami. Łatwiej w twojej głowie wypracują się odpowiednie powiązania i włączą się odpowiednie połączenia. Spójrz jeszcze na inne przykłady, zupełnie innej pisowni, a homofonicznej wymowy. Mamy słówko mąka. Flower i kwiatek. Flower! Nie wyłączaj w tym momencie. To, no, tak jest po angielsku, ale się nie zniechęcaj. Pokażę ci takie, które jakoś tam sobie można rozgryźć. No nie wszystkie są aż takie, jak się to mówi, od czapy. Czasem jest tak, że pomijasz jakąś literę, a mimo tego nie zmienia się wymowa. Masz na przykład też często używane słówko which, czyli który. Tak? To jest kot, który. No, nie wiem, czy szkolnym kotem cynamonem, this is the cat witch i tu sobie dośpiewasz co chcesz. Jak chcesz coś zdefiniować, to też się mega przydaje, że no to jest taka rzecz, którą się coś tam robi, kiedy sobie zapomniesz słówka, nie? Oh, this is the thing which you use for. To też się witch bardzo przyda. A swoją drogą witch, identyko wymowa, to jest wiedźma, czarownica, witch. W kapeluszu. I pomijasz literę, wymowa się nie zmienia. Również pomijasz literę w słówku buy, kupować. I jeśli ja jestem by the window, przy oknie,
Albo by the way, tak jeszcze wrzucę ci takie jedno słówko przy okazji, no to też jest ta sama wymowa. Również ta sama wymowa będzie w słówku night, noc i night, rycerz. Bez K na początku. O tym nagrałam cały odcinek. Zapraszam cię serdecznie, to już stary mój odcinek, ale wszystko w nim prawda. O niemych literach, akurat niemej literze K. Tam też jest nawet dowcip oparty na czymś, co się nazywa pun. To taki rodzaj dowcipów po angielsku, oparty właśnie na homofonach. Kiedy słówka znaczą coś innego, w piśmie to widać, na słuch zawsze jest aha! I dopiero zaczynamy to rozróżniać, czy ktoś jest morning person, bo jest w żałobie i opłakuje, czy jest morning person, bo lubi rano wstawać. I ha, 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 na tym opieramy joke o pogrzebie. Dobra, wracając do tego kaniemego, mamy jeszcze I know i no, ja się nie zgadzam. Albo he knows, on wie, albo knows. Brzmi tak samo, chociaż jakby kluczową literę dla znaczenia się pominęło. Mi bardzo to pomagało, jak się uczyłam angielskiego, takie właśnie momenty olśnienia, że aha, albo o. I takie momenty sprawiają, że to zostaje w twojej głowie na dłużej. Dlatego bardzo cię serdecznie odsyłam do całej serii o niemych literach. Tam jest właśnie takich momentów, no, to tamtego dużo. Jeszcze obiecałam ci w tym odcinku, że czasem da się coś wykapować. Dlaczego by to mogło być tak, a nie inaczej? Popatrz na te wszystkie wyrazy. Tam masz cały czas jedną i tą samą różnicę e, a, e, w środku wyrazu, a wymowa jest ta sama. Bo mamy meet, czyli mięso, meet, spotykać, tak? Heal, uzdrawiać, healing hands, ktoś może mieć. Albo heel, czyli high heels, obcasy, heel, pięta. I można sobie wymyślać dowcipy. Steal, coś ukraść. Steal, stalowy. Steal, długie i. Tak samo heel, meat, niezależnie który wyraz. Bean, fasola, Mr. Bean. Znasz Jasia fasolę? On się po angielsku nazywa Mr. Bean. A bean to też trzecia kolumna od czasownika być. I wymawiasz tak samo być jak fasola. No już patrz, co się może tutaj dziać, co to można nie nawymyślać. Z nieregularnych czasowników, popatrzcie, masz seen, see, su, seen, seen, ja coś tam widziałam, zobaczyłam, na przykład jakąś scenę, seen, 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 porównuj sobie pisownie, porównuj sobie też wymowę, no tu za wiele nie na porównujesz, różnic znaleźć się nie powinno. Ja bym tak mogła jeszcze długo. Jak widzisz po odcinku, mnie to cieszy, mnie to bawi. No, jako lingwistę to jak u cukierki znajduję takie przypadki. To jest ważne, żeby się bawić tym i cieszyć, bo będzie ci się dużo łatwiej uczyć. Bawić się można na przykład na dowcipach. Spróbuj znaleźć takie dowcipy. Wpisując słówko pan, p-u-n-y, znajdziesz takich dowcipów nieskończoność w internecie i spróbuj sobie dochodzić, co tam jest śmiesznego, jak ten moment aha na ciebie spłynie, to wierz mi, że te słówka z tobą zostaną. Czym one się różnią? Przy okazji nałapiesz dużo słówek, a łapiąc słówka w takim momencie, kiedy pozytywne emocje do tego dochodzą, one będą ci zostawać w głowie na dłużej. Ja mam dla ciebie dwa dowcipy dzisiaj, plus ten dodatkowy, jak pójdziesz do odcinka o niemym K. Tam też dowcip jest. A dzisiejsze moje dowcipy, właśnie oparte na takiej grze słów, can February March? Can February March? No, but April May! Co to taki suchar jest? O co w tym chodzi? No, miesiące, tak? February, March, April, May. Ale te słówka też coś znaczą. March to maszerować. Ale i marzec. A May, no to miesiąc maj, ale i no znasz przecież słówko maybe, tak? Maybe, baby, może tak, może nie. Czyli no, czy w tłumaczeniu to w ogóle nic z tego nie wychodzi. Tylko wychodzi to aha, które ciebie spotyka, kiedy łapiesz, co się dzieje w tej sytuacji. Czasem jest tak, że no nie wiem, filmów się nie rozumie, mowy native'ów się nie rozumie, bo
No bo my znamy te wszystkie słówka, to, to i to, i to, i to też słówko znam, ale to mi się kupy nie trzyma. No, może właśnie dlatego, że ty słyszysz, no nie to słówko, no weź mąkę i kwiatek, no, no trzeba jednak tu trochę się coś wygiąć gimnastycznie, umysłowo, żeby wykapować sobie, więc jeśli klapujesz z kontekstu mąka, kwiatek, no jeśli słuchasz, jak widzisz, że pani gotuje, no to wiadomo, że kwiatków do miski nie sypie. Wiesz, o co mi chodzi, nie? To ja życzę ci jak najwięcej tych momentów radości takiej. Ale obiecałam ci dwa dowcipy, to czekaj na jeszcze jeden. Kurczę, mam trzy. Nie wiem, który będzie zabawniejszy. No to dobra, ja ci daję trzy dowcipy, a ty mi napisz w komentarzu pierwszy, drugi czy trzeci, co tam było zabawniejsze. Pierwszy był o miesiącach. Drugi to... Zagadka? No nie, nie. Okej, okay, jedziemy. Small babies are delivered by a stork. But heavier babies need a crane. Masz to? Czy tłumaczyć? Że dzidziusie są dostarczane przez bociany, te małe, a te większe dzidziusie, no to potrzeba crane, czyli już nie bociana, ale crane, żurawia, no bo żuraw to tak jak u nas, jest ptak, ale żuraw to ten na budowie. Oba słówka znaczą crane. Czy to jest zabawny dowcip, to mi napisz 1, 2, 3, 3. A trzeci to jest, że becoming a vegetarian is a one mistake. One missed steak. No, tu już poszłam na zupełnie inną pisownię, ale kiedy mówimy, następuje takie linking, czyli łączenie, zlewanie wyrazów. No i to też jest trudność, jak się te filmy ogląda, że raz, że może to coś innego się znaczy, coś innego się pisze, a może to są jeszcze w ogóle dwa wyrazy, które my słyszymy, że to jest mi romano, a to jest jednak wcale nie. Missed, czyli przegapiony, tak jak pociąg, połączenie, czyli cały ten wegetarianizm to jest jeden wielki przegapiony stek, albo można to tak zapisać. Mistake. One mistake. Missed steak, mistake, mistake, one mistake. Dobra, kończę ten odcinek i koniec moich słucharów. Proszę cię o... aż o trzy rzeczy cię proszę. Pierwsza to subskrybuj, bo jak oglądasz bez subskrypcji, to przegapiasz takie zabawne odcinki. Drugi, napisz mi w komentarzu, ile tych rzeczy tutaj było nowych. No zebrało się tych słówek, jestem ciekawa, ile słówek do tej pory u ciebie kulało, a od dziś je poprawisz. Poprawisz je też z pomocą PDF-a, który dla ciebie przygotowałam, a który możesz pobrać pod odcinkiem. Trzecia rzecz to, jeśli chcesz praktycznie używać języka, zapraszam cię do Encjo, do mojej szkoły językowej, gdzie właśnie na mówienie stawiamy największy nacisk. Jeśli chcesz swobodnie, płynnie gadać po angielsku, eliminować swoje błędy i rozwijać swoje możliwości, to zapraszam cię serdecznie do Encjo. Ucz się angielskiego na luzie. Bye!